Dzień dobry, witam Państwa. Jak już zostałem przedstawiony, po pierwsze dziękuję, że mogę tu być. To jest niesamowita okazja się z Państwem spotkać i się czegoś się dowiedzieć, tak ciekawych informacji, jak to na przykład Pan Profesor przedstawiał. Bardzo dziękuję za to. Ja się nazywam Łukasz Boguszewski, pracowałem przez ostatnie 2,5 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zajmowałem się po części takim komunikowaniem procesów zakupu sprzętu wojskowego, czyli w pełni modernizacji uzbrojenia. Dzisiaj jestem analitykiem Defense 24 i też z ZPP i WEI. Zostałem poproszony tutaj, żeby porozmawiać albo przedstawić, zastanowić się nad taką koncepcją, czy wykorzystaniem przemysłu, jak powiązać w ogóle przemysł, najlepiej przemysł lokalny, z tym potencjałem Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak pani na samym początku tutaj powiedziała, no jest olbrzymi problem, wyżej tak, przepraszam, jest olbrzymi problem komunikacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej dzisiaj w Polsce. Pewna lekcja, już nie chcę analizować, czy to było źle zrobione na samym początku, czy ktoś popełnił jakieś błędy, czy nie popełnił błędów, czy coś się wydarzyło, ale no też klimat, który był wokół powstania Wojsk Obrony Terytorialnej w przestrzeni, środowisku informacyjnym był, jaki był. Dzisiaj wszyscy próbujemy, znaczy to nie, że dzisiaj specjalnie w tym dniu, ale wszyscy próbują to zmieniać. No i wydaje się, że ten kierunek jest całkiem pozytywny, w sensie takim, że coraz mniej się mówi o jakimś negatywnym wydźwięku Wojsk Obrony Terytorialnej, coraz mniej jest jakichś takich wyciąganych smaczków ze szkoleń, że te szkolenia są robione źle lub nieefektywnie. Coraz mniej się mówi o tym takim podejściu komandosa w Wojskach Obrony Terytorialnej, ja do tego wrócę zaraz, i to jest bardzo pozytywne. To znaczy, że kierunek był dobry. To znaczy, że te 2,5 roku temu, na przełomie 2015-16, podjęcie decyzji o utworzeniu czegoś takiego to był dobry kierunek. Ja mam takie powiedzenie prywatne: połowę zrobił ten, kto zaczął. I my w Polsce mamy taki czasami społeczny problem likwidacji czy wycofywania się z projektów, które do końca nie są tą już naszą ostateczną iteracją. Ja jestem zwolennikiem analizy, wyciągania wniosków i pewnego zastanowienia się, namysłu nad tym, co można zrobić lepiej, jak to poprawić, ale nie rezygnujmy z projektów, które mają dać nam jakiś potencjał. No i teraz wracając do tego mojego wykładu, który mam nadzieję, że będzie interesujący. Jak się do Państwa tutaj przygotowywałem wczoraj i przedwczoraj, to zastanowiłem się nad takim znanym geopolitykiem Mackinderem. Na pewno Państwo słyszeliście to nazwisko. Jest to osoba, która wykoncypowała takie pojęcie Heartlandu. I tam w 1919 roku bodajże ten geostrateg powiedział takie słowa, że ten, kto przewodzi w Europie Wschodniej, przewodzi w tym Heartlandzie, a de facto jest liderem świata. Są, jak Państwo na pewno się interesujecie geostrategią, są pewne takie głosy, że to jest gdzieś ten środek ciężkości i tu się wiele rzeczy rozgrywa. Można się zastanawiać nad środkiem ciężkości, który się przesuwa w stronę Azji i Pacyfiku, i on na pewno jest istotny z punktu widzenia ekonomicznego. Natomiast Polska była i jest pewnym miejscem zainteresowania, już nie mówię mocarstwa, ale na pewno rozgrywania pewnych wielkich interesów. No i w tym kontekście należy też wskazać na pewną ewolucję prowadzenia polityki. Elementami władzy państwowej, jak Państwo dobrze wiecie, to jest taki skrót czteroliterowy DIME, czyli dyplomacja, informacja, wojsko, ekonomia. I dzisiaj, co dostrzegamy, to prowadzenie polityk i strategii w państwach, no, nie opiera się w 100% o militarne rozwiązania. To jest bardziej złożony, kompleksowy problem. I jeszcze na samym wstępie jeszcze przywołam może naszego Clausewitza, znaczy naszego, no nie naszego, ale Clausewitza. Chociaż mamy związki z Polską dość potężne.
który wskazywał, że wojna jest przedłużeniem, kontynuacją polityki. Miejmy to wszystko w głowach, kiedy analizujemy też ten projekt Wojsk Obrony Terytorialnej, bo ja czasami mam wrażenie, że niektórzy uważają, że to jest remedium na wszystko. Czyli, że jeżeli będziemy patrzyli na wojnę hybrydową, od której dzisiaj wyszliśmy, to że Wojska Obrony Terytorialnej nam tą wojnę hybrydową wygrają najlepiej i wszystko będzie cudownie. No tak nie będzie. Państwo musi być skonsolidowane i wiedzieć, gdzie jest cel strategiczny państwa, jaki jest interes narodowy, żebyśmy byli w stanie odpowiadać na te zagrożenia. A że zagrożenia hybrydowe istnieją, to każdy z nas to dostrzega, chociażby w mediach. To jest fakt. Sama koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej, którą już pan dyrektor pewnie lepiej będzie w stanie przedstawić, bo uczestniczył w tym od samego początku, ale tak w skrócie, no, chcemy dojść do tych 50 tysięcy żołnierzy, co w uzupełnieniu do wojsk, do sił zbrojnych da nam jakiś większy potencjał. Natomiast tą główną koncepcją, jak państwo dobrze wiecie, jesteście ekspertami, no, była terytorializm tych wojsk, czyli dowiązanie tych komórek najniższych, czyli tej kompanii, tej dwunastki do tego regionu, czyli powiatu, w powiązaniu do województw, na szczeblu których mamy brygady i później bataliony w dół i tak dalej. Co ciekawe, jest mnóstwo przekłamań, jakby, które nas dotyczą wszystkich. Przekłamanie pierwsze to jest takie, że Wojska Obrony Terytorialnej kanibalizują wojska operacyjne. Pytanie, co to są wojska operacyjne? Jak zaczniemy sobie analizować, czym są wojska operacyjne, z czego one się składają, jakie mają zadania, no to wtedy nam wyjdzie wynik równania, że Wojska Obrony Terytorialnej są absolutnie uzupełnieniem, a nie kanibalizacją i są wielkim potencjałem wsparcia dla wojsk operacyjnych, natomiast wojska operacyjne to nie siły zbrojne. I teraz pytanie, co Wojska Obrony Terytorialnej mogą kanibalizować? To jest taki dość powszechny pierwszy mit, z którym powinniśmy wszyscy walczyć, a drugi mit, który narasta wokół Wojsk Obrony Terytorialnej, to że one są skrajnie drogie. Cieszę się z tego, co pan profesor powiedział, bo dwa razy postaram się nawiązać do pana wykładu. Pierwsze, no to Wojska Obrony Terytorialnej nie są drogie, proszę państwa. Koszt w 2017 roku to był 1 miliard złotych. W przypadku budżetu państwa, budżetu sił zbrojnych 40 miliardów złotych, to nie jest duży koszt na utrzymanie ponad 10 tysięcy, bo wtedy mówiliśmy o około 10 tysiącach, no pewnie mniej, ale no załóżmy 10 tysiącach żołnierzy, którzy są terytorialnie przywiązani do danego regionu. Budżet na 2018 rok to jest 1,5 miliarda złotych. Mówimy w tym budżecie o części majątkowej i części osobowej, czyli też trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli tak metrycznie analizując Wojsko Obrony Terytorialnej, mówimy o 50 tysiącach żołnierzy, ogólnie włączając w to żołnierzy operacyjnych, przy tym wyposażeniu lekkim, bo mówimy dalej o kompaniach lekkiej piechoty i tu też adres do pana profesora, który też wskazywał, że tam ten przedwojenny charakter Wojsk Obrony Terytorialnej czy Obrony Narodowej nie wskazywał na aspiracje wojsk zmechanizowanych czy ciężkich, to koszt wyposażenia takiego jednego żołnierza, jeżeli byśmy skalkulowali na poziomie 300 tysięcy złotych, koszt takiego wyposażenia, czyli karabin, mundur w cudzysłowie, no to mamy też rząd około 1,5 miliarda do 2 miliardów złotych wyposażenia takiego wojska. Do tego dojdą koszty osobowe, których nie będę analizował, bo nie jestem ekspertem. Natomiast trzeba mieć w głowie to wyobrażenie, że my nie mówimy tutaj o kosztach na przykład porównywalnych do systemu Patriot, który kosztuje Polskę 50 miliardów złotych. I teraz, co jest, tak licząc koszt-efekt, absolutnie też nie chcę powiedzieć, że zakup baterii Patriot jest złym rozwiązaniem dla Polski. Chcę tylko pokazać, że jest pewna dysproporcja czy proporcja pomiędzy ilością i potencjałem, a pewnymi zdolnościami, które się uzyskuje. I teraz, jeżeli mówimy o już przechodząc do meritum tego, o czym chcę powiedzieć, to z moich takich analiz wynika wykoncypowanie takiej teorii trójkąta. Ja zawsze tak staram się usystematyzować pewne pojęcia. Jeżeli popatrzylibyśmy kompleksowo, spojrzeli na kompleksowo na utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, to pojawi nam się taki
taki trójkąt, którego wierzchołkami będą zdolności operacyjne tego komponentu. I tutaj możemy się zastanawiać, ale ten model, który został przyjęty poza pewnymi rozwiązaniami prawnymi, on jest modelem, który też nie jest wzięty znikąd. Profesor Jakubczyk czy Marczak to są osoby, które postulowały to dość wcześniej w wielu opracowaniach, więc to nie jest nic nowego i też tu wojska obrony terytorialnej nie będą wywiadem środowiskowym gdzieś na wschodniej granicy i analizowały, to są kolejne mity, chociaż do Humintu mam nadzieję wrócę i jeżeli nie zapomnę tego wątku, bo uważam, że to jest bardzo ciekawe w kontekście wojny hybrydowej. Natomiast samo podejście operacyjne poza pewnymi kwestiami jest dość oczywiste. Jeżeli mówimy o kolejnym wierzchołku, to mamy aspekt społeczny i ten aspekt społeczny w wymiarze budowania Wojsk Obrony Terytorialnej ja rozumiem poprzez budowanie świadomości sytuacyjnej zagrożenia państwa i tego, jaka jest nasza odpowiedzialność konstytucyjna. Abstrahując od tej odpowiedzialności konstytucyjnej, która mówi o tym, że musimy bronić ojczyznę jako obywatele, to jest fakt, to jeszcze jest taki patriotyzm, który jest patriotyzmem lokalnym od samego dołu, od szkoły, od przedszkola, od miejsca, w którym mieszkamy, poprzez pewne przynależności do związków, hobbystyczne zainteresowania, bo też musimy mówić o tym, że są pewne grupy, które hobbystycznie podchodzą do zagadnienia. Szkoły, klasy wojskowe, jest olbrzymie środowisko poza samym komponentem Wojsk Obrony Terytorialnej. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to jest w rozumieniu ZPP, jest to grupa docelowa. To są też osoby, które chcą kupić mundur, które chcą kupić buty, które chcą kupić replikę karabinku ASG, żeby pójść postrzelać sobie gdzieś kiedyś w lesie i pobawić się w to wojsko, żeby potem albo pójść do sił zbrojnych, tych rozumianych w kontekście operacyjnym, lub też do Wojsk Obrony Terytorialnej. Czyli w kontekście biznesowym nie mówimy tylko i wyłącznie o grupie 50 tysięcy osób. Trzeba to też mieć w głowie. I teraz jak przejdziemy na ten efekt biznesowy, czyli ten trzeci wierzchołek mojego trójkąta, to pojawia nam się po pierwsze pieniądze. Pieniądze są, wydaje się być na dzień dzisiejszy zagwarantowane i nic nie wskazuje na to, że nawet ta ustawa, która zmienia skit, jak Państwo śledzicie na pewno, ta ustawa pokazuje, że te kierunki będą zachowane, czyli Wojska Obrony Terytorialnej do momentu takiego Initial Operation Capabilities, IOC, my na to mówimy, one będą bezpośrednim podporządkowaniu ministra obrony narodowej, co daje gwarancję tego, że kolokwialnie mówiąc nikt nie będzie próbował w szprychy kija wkładać i tego projektu gdzieś tam wysadzać bocznymi drzwiami. Natomiast jest potrzeba olbrzymia regulacji prawnych i to jest w wielu płaszczyznach biznesowych, ale też takich na współpracy administracyjnej. Mianowicie dzisiaj przedsiębiorstwa, które mają pracować dla Wojsk Obrony Terytorialnej, nie są, przynajmniej nie ma uregulowań prawnych w tym kontekście, jakie mają te przedsiębiorstwa, które są pozaregionalne, wielowojewództwowe, które są na terenie wielu województw, które realizują te duże zadania związane z bezpieczeństwem państwa, wynikające z ustaw i pewnych dofinansowań, wsparcia państwa dla procesów. Dodatkowo w przypadku operacjonalizacji pewnych zadań, na przykład współpracy tych komórek najniższych, czyli kompanii, czy tych dwunastek z poziomem administracyjnym, a też nie ma rozwiązań prawnych w kategorii zarządzania kryzysowego. To dzisiaj to są te obszary, nad którymi musimy pracować, bo oczywiście możemy mówić o tym, jak wojsko będzie aktywnie współuczestniczyło w pewnych pracach na terenie województw, ale pamiętajmy, że to wszystko jest w jakimś systemie pozamilitarnym państwa i tego nie wolno zrobić, czy nie wolno, no nie można tego robić ad hoc, czy doraźnie. W 2015 w listopadzie ZPP z WEI opracowało raport dotyczący obrony narodowej. W tym raporcie oprócz tego, że wskazano na pewien status, stan obecny na dzień listopad 2015, wskazywano też na taki obywatelską odpowiedzialność społeczną w kontekście bezpieczeństwa państwa. Ja sobie to pozwoliłem porównać też do biznesu, pozwoliłem sobie zaproponować taki termin społeczną odpowiedzialność narodu
bo mamy coś takiego, Państwo na pewno kojarzycie, społeczną odpowiedzialność biznesu, CSR. CSR to jest taka funkcja, która pozwala, czy wręcz obliguje biznes do tego, żeby robił coś dla społeczeństwa, w którym funkcjonuje. I teraz zastanowić możemy się oczywiście, jak ten biznes może, co może robić dla bezpieczeństwa państwa i w znacznej większości poprzez jakieś procesy mobilizacyjne ten biznes jest zaangażowany, ale czy my mamy zbudowaną, powinniśmy się zadać sobie pytanie, czy mamy zbudowaną tą społeczną odpowiedzialność narodu, czyli taką ten nasz patriotyzm wewnętrzny, który by się przejawiał nie tylko w tym, że jeżeli będzie konflikt, to ja pójdę i będę walczył, ale na przykład, proszę Państwa, w tym, czy jeżeli ja jako producent puszek z żywnością, czy robię te puszki według formatu, czy one są zunifikowane pod racje żywnościowe, że w przypadku konfliktu jestem w stanie uzupełnić zasoby. To jest świadomość sytuacyjna, którą przedsiębiorcy dzisiaj muszą posiadać. Jak te modele są rozwiązane? Na przykład dobrym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie w Gwardii Narodowej są programy wspierające mikroprzedsiębiorstwa, czy posiadanie mikroprzedsiębiorstw przez żołnierzy Gwardii Narodowej. To daje pewien link, network pomiędzy zrozumieniem tego, co wojsko potrzebuje, a tego, co biznes musi wytworzyć. Państwo wiecie z modelu biznesowego, że możemy zrobić dowolną ilość rzeczy, ale jeżeli my tych rzeczy nigdzie nie zaimplementujemy, nigdzie ich nie sprzedamy, to one są nam do niczego niepotrzebne. W przypadku wojny czy kryzysu niehybrydowego, o którym my oczywiście rozmawiamy, takiego kryzysu globalnego, no będziemy mieli wielki problem, żebyśmy ze sklepu już nie dyskontowego, dowolnie wybranego w naszych myślach, zbudowali racje żywnościowe, które WOGi, czyli Wojskowe Oddziały Gospodarcze, będą w stanie dostarczyć do wojsk dla żywności. Więc tu jest taka łączność, łącznik powinien się znaleźć pomiędzy tymi ludźmi, którzy pracują, mają mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa i które znają realia wojska. I to jest dość ciekawe w przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to są osoby, które w tych Wojskach Obrony Terytorialnej mogą znaleźć swoje miejsce. Raport też wskazywał właśnie przykład Wielkiej Brytanii jako coś, gdzie można spróbować się pokusić o finansowanie pewnych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, czy oczywiście tych ich rozwiązania w kontekście sponsoringu. I tu do głowy by nam przyszedł od razu przykład Straży Pożarnej, czyli OHP, Ochotniczej, OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej. W przypadku takiej terytorializacji, oczywiście to mówię w bardzo strategiczny sposób i myślę długofalowo, to nie są rozwiązania na dzisiaj, ale możemy się zastanowić, co by było, gdybyśmy te podstawowe dwunastki w pewien sposób, w cudzysłowie, sponsorowali regionalnie przez pewne komponenty przemysłowe, które są na miejscu. Co tam to daje? To daje nam przede wszystkim odciążenie budżetu państwa, czyli naszych składek, na które każdy obywatel się składa, do utrzymania, do kontrybucji w utrzymaniu tych wojsk terytorialnych. To daje nam pewną łączność poza aspektami korupcyjnymi, na które by trzeba było oczywiście uważać. To daje nam pewną łączność biznesową na poziomie lokalnym. Ale to też nam daje świadomość sytuacyjną tego przemysłu, czy biznesu małego, że coś się w tym regionie dzieje. Takie modele są przyjęte na świecie. To nie jest tak, że to jest jakaś futurologia. To jest oczywiście do zastanowienia się i namysłu, jak to rozwiązać w detalach, ale warto o tym pomyśleć. Jak można zaangażować zatem przedsiębiorstwa, czy jak są zaangażowane na dzień dzisiejszy? No przede wszystkim poprzez wsparcie materiałowe. I teraz zakładając, że mamy rozwiązaną sytuację zarządzania kryzysowego w państwie i Wojska Obrony Terytorialnej są włączone w system zarządzania kryzysowego, czyli reagują szybciej niż wynika to dzisiaj z obowiązku ustawowego, co by było w przypadku, gdyby regionalnie doposażać Wojska Obrony Terytorialnej w sprzęt, który jest potrzebny do zagrożeń regionalnych? Czyli w przypadku obszarów, które są narażone na powodzie, mamy specjalne drony rozpoznawcze czy systemy analizy sytuacji wodnej w danym regionie.
Czy wtedy to powinna być kontrybucja wojska jako sił zbrojnych i powinno iść z budżetu państwa, czy powinno być to zdolność regionalna danego województwa, wojewody, czy też przemysłu, który powinien się wiązać w jakieś organizacje wspierające te procesy? Co z odpisywaniem regionalnym na przykład podatku zwykłego PIT-u, tak jak mamy OPP w przypadku 1% na dofinansowanie WOT-u? Czy to nie jest też ciekawy kierunek, żeby na przykład spróbować wprowadzić rozwiązanie ustawowe, podatkowe, które powiązałoby, tak jak odpisujemy OPP na koniec roku na 1%, które powiązało Wojsko Obrony Terytorialnej regionalnie, że możemy odpisać 1% swoich podatków na dofinansowanie pewnej struktury. Oczywiście nam się to dzisiaj w głowie nie mieści, że możemy dofinansowywać kolektywnie siły zbrojne, ale to są pomysły, które w przyszłościowo mogą budować świadomość sytuacyjną i bezpieczeństwo w państwie. Jeszcze sobie zobaczymy. Trzy główne obszary współpracy przedsiębiorstwa z wojskami, czy mikroprzedsiębiorstw z wojskami obrony terytorialnej to jest to zaangażowanie, tak jak wspomniałem, materiałowe, zaangażowanie finansowe w różnym stopniu rozumienia, no i zaangażowanie pod kątem kadrowym, czyli wszystkie te usprawnienia, czy wszystkie te dogodności, które przedsiębiorca otrzymuje, wypożyczając w cudzysłowie tego żołnierza do Wojsk Obrony Terytorialnej. I to na dzień dzisiejszy jest zrealizowane, więc nie ma tu aż takiego problemu. Są pewne dofinansowania, są kwestie urlopów, są kwestie zwolnień, czy niemożności zwolnienia takiego żołnierza, jeżeli ćwiczy. Teraz jak to działa w drugą stronę, w sensie co da nam ten żołnierz obrony terytorialnej temu przedsiębiorcy? Pierwsze spostrzeżenie no to jest oczywiście bezpieczeństwo pracy tego przedsiębiorcy, czyli po prostu zapewnienie poprzez odstraszanie, funkcję odstraszania, jedną z funkcji Wojsk Obrony Terytorialnej, poprzez funkcję odstraszania, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, czyli ciągłości pracy tego przedsiębiorcy. Kolejną funkcją, którą Wojsk Obrony Terytorialnej oprócz takiego wymiaru praktycznego mogą pełnić, to jest też szkolenie takiego przedsiębiorcy, czyli większość czy część szkoleń związanych z bezpieczeństwem państwa czy zagrożeniami w sytuacjach kryzysowych mogą być realizowane przez te pododdziały, które są do tego wyszkolone. Wojska Obrony Terytorialnej, jak wspomniałem, współpracują dość mocno, integrują się z poziomem wojewódzkim. Tutaj też jest koncepcja szkoleń na poziomie wojewódzkim. Ten program się nazywa Parasol, taką ma nazwę. On jest co prawda nieaktywny ze względu na rozwiązania prawne aktualnie, które obowiązują w państwie, ale mamy nadzieję, że się to uruchomi. Reasumując ten mój wykład, aczkolwiek to był pierwszy raz w roli w ogóle, że za katedrą wykład prowadzę, więc proszę darować tremę. Co z punktu widzenia samego raportu jest istotne, to, że kierunek, który został wskazany w raporcie, jest w znacznej mierze przyjęty. Oczywiście pełna implementacja całego systemu to jest proces. Ten proces jest długotrwały i na pewno wymagający jeszcze wiele namysłu. Natomiast czego nie wolno zaprzepaścić w tym procesie, to nie wykorzystanie mechanizmu łączenia czy wykorzystania terytorializmu Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakkolwiek źle by to brzmiało pod kątem semantycznym, to idea, która za tym stoi, jest wykorzystanie potencjału mikroprzedsiębiorstw w kraju do tego, żeby budować świadomość sytuacyjną i zwiększenie bezpieczeństwa w naszym kraju. Pan profesor to świetnie opowiadał w kontekście nawet tego zwykłego konia. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że szukajmy na wsiach czy w małych regionach, nie wiem, mieszkam pod Łomiankami czy pod Łomiankami, kogoś, kto ma kłada i może z tym kładem zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej. To ja taką analogię na dzień dzisiejszy widzę. Czy my mamy dzisiaj świadomość tego w społeczeństwie, że taką rzecz byśmy mogli zrobić? Że jedziemy z tym kładem na ćwiczenia na 2 tygodnie i ten kład jest nasz, ale służy państwu
w rozpoznaniu. My tego dzisiaj nie mamy. Pan dyrektor się zgadza, dziękuję. To jest ta nasza rola, żeby tą świadomość budować. Tą relację, to myślenie, że ten dawny koń to jest dzisiejszy kład. No i na sam koniec jeszcze tylko powiem o tym, co mnie osobiście dość mocno dotknęło w sensie takim emocjonalnym, czyli to wykorzystywanie wotów do humintu, czyli do human intelligence, rozpoznania czy zwiadu na poziomie lokalnym. No otóż moim zdaniem, o ile nie możemy o tym głośno mówić, jakie tam są procedury, jak to jest zrealizowane, jest to potężna funkcja tego komponentu. Bo ktoś, jak nie oni, mają dostęp do wszelkich informacji, plotek, czy tego, co się dzieje w regionie. Jeżeli mówimy dzisiaj o wojnie hybrydowej, to wojsko operacyjne, czy jak je nazywamy, siły zbrojne, one nie są wszędzie. WOT ma tą przewagę nad siłami zbrojnymi w tym kontekście klasycznego myślenia, że WOT jest dzisiaj na poziomie powiatu. Na poziomie powiatu WOT jest w stanie zauważyć od razu, że się dzieje coś tam złego. To jest humint, proszę Państwa. To jest właśnie to, co ktoś próbował na samym początku zarzucić, że to idziemy w kierunku, który nie powinniśmy, czyli śledzenia obywatela, analizowania tego, co obywatel robi. Nie, to jest w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa temu obywatelowi. To jest, też możemy porównać na takich starszych osiedlach, nie wiem, czy Państwo macie doświadczenie, to jest taka pani, przepraszam za pani, ale pani lub pan w podeszłym wieku, która spędza dzień na parapecie i wygląda, co się dzieje na osiedlu. Ja mam taką panią na osiedlu i dzięki temu za każdym razem, kiedy ktoś podchodzi pod moją bramę, dostaje SMS-a, jest lepsza niż alarm w moim domu. I absolutnie nie mam do niej pretensji, że to robi. Jestem jej wdzięczny, że poświęca swój czas. To jest ta świadomość sytuacyjna. Nie bójmy się, nie wchodźmy w tą drogę taką w tym kierunku, że wszystko jest źle, nie polaryzujmy się, projekty są dobre, czy mamy, to też pan profesor nadmienił, że w pewnym momencie ta tama pękła i lewa, czy prawa, czy jakakolwiek strona sceny politycznej stwierdziła, że okej, to jest dobre rozwiązanie. Wierzę, że to u nas się wydarzy i nie będziemy kwestionowali za 2 czy 3 lata samej idei, tylko może jakieś poszczególne rozwiązania. Dziękuję bardzo, że mogłem to powiedzieć, co powiedziałem. Dziękuję. Jeśli można, pana na chwilkę zatrzymać. Proszę Państwa, zapewne wszyscy czytali różne wypowiedzi medialne na temat patriotyzmu, którego powinniśmy się leczyć, bo już nie jest nam potrzebny. Zapewne zauważyli Państwo, że słowo patriotyzm robi się słowem wstydliwym. Ja to troszkę badałam, więc mogę na ten temat długo mówić, ale to nie miejsce. Tutaj chciałam jedną uwagę zrobić do tego, co Pan powiedział. Mówi Pan rzeczy niesłychanie ważne. Po pierwsze, badania socjologów pokazują, że Polacy nie są zainteresowani działaniem dla społeczeństwa. Nie ma wspólnoty. Coś takiego to jest nasze marzenie. Polska wspólnota wygląda tak, że jest złożona z mikrokapsułek, już się używa tego określenia, i to malutkich mikrokapsułek. Badania w różnych przedziałach wiekowych pokazują, że tylko młodzi ludzie między 19 a 24 rokiem życia, 1/4 z nich jest zainteresowana działaniem dla dobra ulicy, osiedla czy części gminy, bo nawet nie całej gminy. Reszta jest zainteresowana ewentualnie najbliższym sąsiadem albo sobą. Nie bardzo łączą nas wartości, to zdołałam troszkę obejrzeć w badaniach socjologów i językoznawców. To wygląda źle. Wartości nas nie łączą. Łączą nas style życia. Grillowanie. To, no tak, to jest element stylu życia. I dłubanie w ogródku na przykład też. I to, co Pan mówi, to jest niesłychanie ważne, bo na wiedzy o stylach życia widocznie musimy budować, bo jeśli inaczej się nie da, to trzeba tę wiedzę wykorzystać. I to, co Pan mówi o kładzie, to nie jest głupi przykład, bo takich elementów jest więcej. Ludzie jeżdżą na motorach,
mają terenówki, przedsiębiorcy mają po prostu maszyny budowlane i tak dalej. Trzeba to brać pod uwagę, a przede wszystkim trzeba pokazywać, bo zaczął Pan od tych wyobrażeń. Wyobrażenia społeczne są kształtowane niestety przez złą politykę informacyjną. Co przeciętny Polak sobie myśli o Wojskach Obrony Terytorialnej? Otóż jak szukałam różnych informacji, troszkę szperałam w internecie, to ludzie pamiętają, powiedzmy, starsi ludzie, powiedzmy po 50. To pamiętają to, że żołnierze budowali jakiemuś oficjelowi parkan montowali, budowali garaż. To są złe wspomnienia z poprzedniej epoki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że trzeba było przecierpieć rok czy dwa lata w wojsku. Nie ma perspektywy takiej, że żołnierz jest nasz. Jakiś żołnierz, tak? On jest nasz i on jest dla nas. To o czym Pan mówił, on może być dla nas. I jeszcze jest druga rzecz, bardzo ważna, dobrze, że wybrzmiała w Pana wystąpieniu, sprawa odpowiedzialności. Patriotyzm to, przepraszam, to nie jest płacenie podatków i sprzątanie kupy po psie, to jest zawracanie głowy, tylko odpowiedzialność za ten kawałek ziemi, po której ja chodzę. Właśnie za ten powiat, nie powiat, może gmina, a może tylko ta moja wieś albo kawałek mojego osiedla. I myślę, że trzeba mówić o tych wojskach właśnie mówiąc o tym, że coś nas powinno łączyć i że one mogą nas skupiać. Dlatego, że nie są w pełni zawodowe, ale mają zadania i mogą uczyć ludzi odpowiedzialności właśnie przez to wiązanie się z miejscem, w którym się mieszka. Patriotyzm w sensie takim jak ojczyzna, to rzeczywiście to jest ta wspólnota wyobrażona. Kto w takim razie? Który kawałek ojczyzny? Ale ten kawałek, w którym się mieszka, to jest, jego nie trzeba sobie wyobrażać, bo się po nim chodzi, bo się dotyka, bo tak jak obserwuję jeszcze dzisiaj na wsiach, nie przyjeżdża straż pożarna, to lecą, ludzie zbiegają się, żeby coś tam ugasić. I w ten sposób trzeba to pojmować. Bardzo dziękuję, że Pan o tym powiedział. Dobrze by było jeszcze o tym trochę pisać, bo kładzie to wszystko polityka informacyjna. Kiedy Pan mówił, to ja właściwie miałam ochotę Panu przerwać i zapytać, a dlaczego o tym się nie mówi głośno, dlaczego o tym się nie pisze, dlaczego my musimy się spotykać, żeby to wreszcie zostało wyartykułowane. Dlaczego w ogóle pada coś takiego jak bojówki Macierewicza? Przepraszam, można tego nie nagrywać, ale za to program Cela Plus. Bo to no nie można w ten sposób do tego podchodzić, prawda? Można, no znaczy nie chcę polemizować, bo oczywiście się z tym zgadzam, tylko no dlaczego? No dlatego, że bad news is good news. No, to jest podstawowe znaczenie. No, nie sprzedają się dobre rzeczy w wiadomościach, więc znaczy wiadomościach nie w sensie wiadomościach, tylko w mediach. Sprzedają się złe rzeczy, więc za każdym razem, kiedy WOT przy 20 tysiącach ludzi zrobi coś złego jeden człowiek, to będzie wybrzmiewało tysiąc razy bardziej niż jak 2000. Tak, lepiej się handluje sensacją, która jest zła. Z tego powodu są te spotkania. Chcemy pokazać tego, czego media nie pokazują, to znaczy rzeczy, które powinny być społecznie nagłośnione, a sprzedają się w mediach kiepsko, chociaż są ważne. Bardzo Panu dziękuję za to wystąpienie.